Polski ksiądz był inspiracją do roli, w którą wcielił się jeden z najlepszych polskich aktorów. Niedawno artysta ujawnił zaskakującą prawdę. Okazało się, że zmaga się z bardzo poważną chorobą. Swoim oświadczeniem chciał dodać siły innym chorym. Wielu fanów przesłało artyście słowa otuchy. Raz na planie pojawia się jako ksiądz, innym razem gra dziennikarza. Wydaje się, że nie ma takiej roli, w którą nie wcieliłby się jeden z najlepszych polskich aktorów. Podczas gdy jego kariera wciąż nabiera tempa, artysta postanowił za pomocą mediów społecznościowych przesłać wiadomość, która zaskoczyła jego fanów. Ostatnio przyznał, że zmaga się z bardzo trudną chorobą. Kolejna postać, w jaką wcieli się utalentowany aktor młodego pokolenia, to ksiądz Jan Kaczkowski. Dawid Ogrodnik przez ostatnie lata zapracował sobie na opinię aktora, który jest w stanie przejść każdą metamorfozę. Widzieliśmy go już w roli polskiego dziennikarza muzycznego, Tomasza Beksińskiego oraz wybitnego, niewidomego pianisty jazzowego, Mieczysława Kosza. Artysta każdą stworzoną przez siebie kreacją podbijał zarówno serca krytyków, jak i publiczności. W życiu prywatnym jednak jest skryty i stroni od rozgłosu. Niedawno Dawid Ogrodnik przyznał, że zmaga się z depresją. Aktor gra, mimo depresji. Niedługo pojawi się jako ksiądz Kaczkowski. Widzowie nie mogą się doczekać, żeby zobaczyć, jak wypadnie Dawid Ogrodnik, który w najnowszym filmie wystąpi jako ksiądz Jan Kaczkowski. Produkcja będzie inspirowana życiem popularnego duchownego, który zmarł na raka. Ekranizacja pojawi się w kinach pod tym samym tytułem, pod którym ukazała się książka księdza, Życie na pełnej petardzie. Na co dzień Ogrodnik unika rozgłosu i stara się nie być medialną postacią. Jednak 23 lutego postanowił zabrać głos z okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją. Aktor przyznał, że sam zmaga się z tą trudną chorobą. Wspierajmy się i rozmawiajmy, to nie wstyd przyznać, że się walczy z depresją i bierze się antydepresanty. Jestem jedną z tych osób. Nie jesteśmy sami, napisał na swoim instagramowym koncie. Ksiądz Jan Kaczkowski pędził przez życie, dokonując wspaniałych rzeczy. To samo można powiedzieć o Dawidzie Ogrodniku. Chociaż dopiero niedawno przekroczył 30, ma już na swoim koncie wiele wybitnych ról. Największe tuzy branży filmowej, jak choćby Andrzej Seweryn, przyznają, że oglądać tego młodego człowieka w pracy to prawdziwa przyjemność. Mimo ogromnych sukcesów, aktor, jak każdy inny człowiek, narażony jest na różne choroby. Dzisiaj grzeje, 1. Widzowie TVP pogrążeni w żałobie. Właśnie przekazano wiadomość o śmierci aktora Klanu i Stawki Większej niż Życie 2.
sześcioraczki Stylmanowej otrzymają niemal milion złotych pomocy na leczenie. Spadła na nie fala hejtu o depresji, mówił również sam ksiądz Kaczkowski. To choroba, która wciąż jest w Polsce tematem tabu, chociaż dotyka coraz więcej osób. Obecnie jest w czołówce najczęściej występujących chorób, a WHO przewiduje, że w przyszłości będzie na pierwszym miejscu. Warto pamiętać, że to choroba jak każda inna i nie należy stygmatyzować cierpiących na nią osób. Najlepsze newsy dnia, źródło, Onet. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.